Dobry wieczór Państwu, to znowu ja, pan Kożuszek, i niestety znowu jestem na żywo. Mamy dla Was wspaniały program, który właśnie teraz zaczynamy. Bonusowo kawałek czołówki specjalnie dla Państwa. Drodzy Państwo, zanim zaczniemy dzisiaj, muszę zacząć od pewnego ważnego oświadczenia. Państwo sobie włączają telewizję Republika 19.30 albo potem oglądają program w internecie i sobie tak myślicie, no jest taki sobie pan Kożuszek, jak to kiedyś mówił słynny trener piłkarski, taki chłopaczek, Pawlaczek, kolejny jeden, wielu jest takich na pęczki, taki no to pisowski propagandysta, trochę poskacze, coś tego, ale drodzy Państwo, jeśli macie Państwo takie wrażenie, to jest to wrażenie mylne. Chciałem Państwu powiedzieć, że nie tylko ja jestem bezwzględnie inteligentny. Ale jestem też osobą, której słowa są ważne, której słowa odbijają się szerokim echem i są dyskutowane na salonach, której programy są oglądane. Jestem po prostu kimś bardzo ważnym, jestem zwycięzcą i mam na to, proszę Państwa, dowody. Wczoraj podawałem tweeta autorytetu twitterowego doktora habilitowanego Jana Zeliga i spójrzmy, jakie były tego efekty. Zobaczmy, co się wydarzyło wczoraj wieczorem na Twitterze. Wyznawca kaczyzmu modli się do tweetu Jana Zeliga 2021 koloryzowane. To jestem ja, proszę Państwa, to jest Twitter Jana Zeliga i tam ja właśnie trafiłem, dlatego jestem trochę sławny. Ale dobra, Jan Zelig, okej, wielki zaszczyt, doktor habilitowany, ale był jeszcze ktoś, kto zauważył ten program w Telewizji Republika, mój program w Telewizji Republika, tylko jakoś nie mogę sobie przypomnieć, kto to był. Zobaczmy. Proszę Państwa, udawałem, że nie mogę sobie przypomnieć. Tak naprawdę doskonale pamiętałem. To jest Justyna Klimasara. Wiecie Państwo, jak ona się nazywa? Mówią na nią seksbomba lewicy. Napisała najbardziej żenujący program w całej Telewizji Republika. Potem jeszcze napisała, że oglądała tylko jeden odcinek i poziom humoru jest żenujący jak w karczmie, proszę Państwa. I ja właściwie to muszę powiedzieć tak. Nie wiem, czy coś jestem w stanie w swojej karierze dziennikarskiej więcej osiągnąć niż ten moment, w którym znajdujemy się w tym momencie, że Justyna Klimasara o mnie napisała. Dlatego chyba, proszę Państwa, to tyle, koniec po prostu. Justyna Klimasara, oczywiście, proszę Państwa, ale to nie miał być ten sample. Aj, ucho jeszcze mi wypadło, wszystko się nie udaje, ale jeszcze raz, proszę Państwa, koniec i... Trzeba wiedzieć, kiedy chcesz. Ja wychodzę, nie mam. Niepokonanym wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt. No dobrze, drodzy Państwo, nie mogę jednak zejść z tej sceny, po prostu potrzebuję tej roboty, dlatego jedziemy dalej i to tyle. Czasem zapominamy, proszę Państwa, po prostu w swoim życiu, żeby mieć marzenia, żeby przed sobą, ale też przed całą wspólnotą, przed całym naszym krajem stawiać ważne cele. I w takich momentach warto pamiętać, że marzyciele są wśród nas i ci marzyciele pokazują nas, że te marzenia wcale nie muszą być gdzieś daleko na horyzoncie, tylko mogą być wprost przed nami na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że się bardzo postaramy. Oto jeden z takich marzycieli. Profesor Horban. Jesteśmy bliscy, by zamknąć Polskę. Proszę Państwa, tylu ludzi się starało przez całe wieki, prawda, żeby tą Polskę w końcu zamknąć, bo to wiadomo, słabo to działa, ludzie z tego nie korzystają, to są tylko, proszę Państwa, wydatki, budżet rośnie. I proszę Państwa, profesor Horban ma marzenie, piękne marzenie, żeby w końcu tą Polskę zamknąć i będzie, proszę Państwa, spokój. Ale tak sobie mówiąc troszeczkę bardziej poważnie, występ profesora Horbana, kolejny występ w telewizji, znowu wzbudził sporo emocji, bo okazało się, że jednak będziemy musieli trochę poczekać. Zobaczmy. I od wiadomości służby zdrowia i od pogody również. Tak, ja jestem generalnie biorąc optymistą i myślę, że już gdzieś koniec kwietnia, początek maja, to już zacznie być ta sytuacja znacznie lepsza, jeżeli wszystko się nam uda. W maju, pod koniec maja już zaczniemy prawdopodobnie kierować się w kierunku normalności. Czyli musimy przetrwać, Pana zdaniem, teraz ten najtrudniejszy czas, który jest do świąt, jak rozumiem, tak? Czyli... jest około 2 miesięcy. A, jeszcze wiem, czyli 2 miesiące i...
Podoba mi się, jak ci eksperci, oczywiście, proszę państwa, to, że ja sobie z tego żartuję, to nie znaczy, że żartuję sobie z pandemii, to, że mamy rzeczywiście teraz trochę więcej przypadków. Natomiast podoba mi się to, jak ci eksperci mówią tak, do końca kwietnia, początek maja, koniec maja, no początek czerwca, właściwie 2-4, 6 miesięcy, to jest mniej więcej w tych okolicach. Nie wiem, czy to trochę nie jest tak, że ci eksperci od pandemii sobie uświadamiają, że jak pandemia się skończy, to już nie będziemy potrzebowali ekspertów od pandemii. Ale to oczywiście są takie moje złośliwości. Natomiast nie tylko profesor Horban jest marzycielem, nie tylko Martin Luther King mówił I had a dream, ale także Sylwia Spurek ma pewien sens. Zobaczmy. Miałam sen, że w Polsce była że w Polsce była ministra rolnictwa, która z okazji Dzień bez mięsa powiedziała go vegan i ogłosiła zamknięcie ostatniej przemysłowej hodowli zwierząt. Zakończyła erę rolnictwa, które szkodzi środowisku, ludziom i powoduje cierpienie miliardów zwierząt. Ja myślę, że jak już zamkniemy całą Polskę, to i zamkniemy też, proszę państwa, rolnictwo. Już nic nie będzie i wszystko wtedy będzie pięknie, to będzie wspaniale i to tyle. Proszę państwa, niestety chciałbym się zajmować czymś innym, ale muszę przykryć aferę Obajtka. Dlatego teraz będę złośliwie komentował kłopoty prawne marszałka Senatu Tomasza Greckiego. Zaczynamy od mema, który jest taką twórczą rekompilacją okładki Newsweeka, na której gościł sędzia Igor Tuleja. Zobaczmy. Łańcuch i kajdanki. Bardzo sprawnie to pan Super Meming stworzył na Twitterze takie jest konto. Bardzo państwu polecam. Bardzo ładny fotomontaż. Tu był Igor Tuleja. Łańcuch i kajdanki. Wstaje o 5:00, zakłada białą koszulę, bo mogą przyjść po niego każdego dnia. Nie można kalkulować. Obrona immunitetu ma sens, powiedział marszałek Tomasz Grodzki. Proszę państwa, no jakby pasuje, tak? Pasuje. Śmieszny taki humor z zeszytów szkolnych z Twittera na test dotyczący marszałka Grodzkiego. Zobaczmy. Wiecie, jaki jest szczyt rozczarowania, napisał pan Damian Sitek. Otwiera Grodzki kopertę, a tam pozew sądowy. Śmieszne, śmieszne. Nie śmieszy. Ale proszę państwa, teraz przechodzimy, jeżeli chodzi o Tomasza Grodzkiego, do clue tego wszystkiego i do teorii. I do teorii Romana Giertycha. Zobaczmy, co Roman Giertych wymodził na temat Tomasza Grodzkiego, bo jest to naprawdę ciekawe. Przykrywanie Obajtka, odcinek 6. Teraz Grodzki. Powiem państwu, że to jest... Oczywiście Roman Giertych to jest wielki umysł, ale i tak jak sobie pomyśleć o tym wszystkim, że kiedyś 12, nie wiem ile, 15 może lat temu ktoś przyszedł z kopertą, być może oczywiście, albo przyszedł i chciał mu dać, a to, profesor Grodzki tej koperty nie chciał, żeby z tą kopertą do Tomasza Grodzkiego, żeby potem 15 lat później za skrzydła motyla zamachały i Piotr Kraśko w głównym wydaniu Faktów TVN powiedział, skąd biorą się parówki na stacjach Orlenu. A propos, proszę państwa, parówek. Właśnie, świetnie, że już mamy nowy materiał. Proszę państwa, 3 miliony... 3 miliony zaspokojonych podniebień parówki z Orlenu spożywczym hitem napisała na łamach portalu na temat Katarzyna Kamińska 22 lutego 2012 roku, co wyjaśnia, dlaczego wtedy te parówki zaspokajały podniebienia, a teraz są symbolem zgnilizny moralnej państwa PiS. I to tyle. Skandal, proszę państwa, nad skandale. Piłkarz, który nie przeszedł testów w Legii Warszawa, kiedyś grał w Zniczu Pruszków i potem jego kariera trochę potoczyła się lepiej. Robert Lewandowski dostał order od prezydenta, ale proszę państwa, autorytety jednoznacznie odpowiedziały. To niegodne, że dostał, niegodne, że przyjął, niegodne, że była piłka kopana i w ogóle wszystko jest w tej sytuacji niegodne. Klaudia Jachira podsumowała to chyba najlepiej. Zobaczmy. Nigdy mnie piłka nożna nie interesowała, ale uwielbiałam spotykać się ze znajomymi, żeby wspólnie dopingować grę Polaków, no i Lewandowskiego. Jednak od dzisiaj pozostanę chyba przy haftowaniu, powiedziała Klaudia Jachira. My odpowiedzieliśmy, my też, pani Klaudio, my
też. Także oczywiście, natomiast proszę Państwa, jest dobra strona w tym wszystkim taka, że jeżeli Klaudia Jachira pozostanie przy haftowaniu, to może przestanie śpiewać, jak to było w klasycznym filmie Race, więc przesunięta została nie do sekcji gimnastycznej, ale do sekcji hafciarskiej. I to proszę Państwa jest piękne, godne i sprawiedliwe i mi się to podoba. Pani posłanka Hartwich także nie spodobało jej się. To kolejny autorytet, który zawył po tym, jak Robert Lewandowski. Nigdy nie przyjęłabym odznaczenia z rąk Andrzeja Dudy, powiedziała Iwona Hartwich, która oczywiście nastrzelała bramek w Borussii Dortmund, proszę Państwa, w Bayernie Monachium, a jej słynne szczupaki z meczów reprezentacji po prostu przejdą do historii. Także Pani Iwono, niech się Pani nie martwi, naprawdę to Pani nie grozi. Nam też już, proszę Państwa, nie grozi, że coś jeszcze mi się popsuje dzisiaj, a jutro znowu jest codziennie burza i jutro będzie tylko lepiej. Do zobaczenia.